Moi drodzy, jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu i to miejsce zostało wybrane celowo przez nas. Dlatego, że 71 lat temu, 4 lipca około południa, dokładnie z tej fabryki, te mury to pamiętają, wyszło 400-500 robotników po to, żeby dołączyć do pogromu, który już trwał od kilku godzin na ulicy Planty 7. Chcemy wyjść z tego miejsca, gdzie intencją tych ludzi, którzy poszli na Planty 7, było to, żeby zabić. A my idziemy stąd po to, żeby nieść życie, żeby stać się błogosławieństwem dla narodu żydowskiego. Naszą intencją jest mówić prawdę o tej bolesnej przeszłości, ale nie po to, żeby trwać i rozgrzebywać rany, ale żeby iść ku życiu. Dlatego, że ta prawda jest potrzebna. I proste słowo przepraszam jest potrzebne. Jednym z największych cudów współczesnej historii jest to, że Izrael odrodził się jako państwo po 19 wiekach niebytu. Dlatego tutaj jesteśmy, z całej Polski. To jest właściwie nasza motywacja, żeby zmienić historię. Mamy odwagę tak powiedzieć. Od dłuższego czasu śledzę z podziwem każde wydarzenie zorganizowane przez Fundację Pojednania. Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa aktywności i po raz kolejny pragnę wyrazić naszą wdzięczność za solidarność z Izraelem. Jestem przekonana, że Państwa inicjatywy są dziś niezwykle potrzebne Polsce i Izraelowi. Przyczyniają się do pogłębienia wzajemnych stosunków pomiędzy naszymi dwoma narodami. The winter of 1940 was one of the coldest winters in Poland. Bo zima 1940 roku to była jedna z najzimniejszych zim w Polsce. 8 February 1940. I 8 lutego 1940 roku. The Gestapo came over to Planty 7, where my family used to live. Gestapo podeszło do budynku przy Planty 7, gdzie moja rodzina mieszkała. Went up to the second floor and ordered my mother's family to leave their home within 15 minutes. I weszli na drugie piętro, gdzie właśnie oni mieszkali i kazali im w ciągu 15 minut wynieść się po prostu z tego mieszkania. What do you take with you in 15 minutes? Co weźmiesz ze sobą, kiedy masz na spakowanie się 15 minut? Her father and younger brother went down the stairs carrying their violins. Jej ojciec i bracia zeszli na dół, niosąc kilka najbardziej cennych dla nich rzeczy. And Maria Machinger was looking at the apartment for the last time. I Maria Machinger rozglądała się po raz ostatni po swoim mieszkaniu. She was the last one to go down. Ona ostatnia zeszła na dół. She was looking at her brand new library. I patrzyła na bibliotekę, którą właśnie zakupiła. Took a big stick in her hand and hit the big chandelier, which broke very noisily into tiny pieces. I wzięła wielki kij i rozbiła nim żyrandol, który rozpadł się na tysiące malutkich kawałków. She never came back to the apartment. Nigdy nie wróciła do tego mieszkania. Auf dem Weg steht der Boy, steht er eingebogen. Alle Fäden von dem Boy sehnen sich zu fliegen. Dreiken Mitrach, dreiken Mare und der Recht geht darum. Und dem Boy gelost allein efter fahren struhen. Wziąć odpowiedzialność i
przyznać się tego, że było to, że to było z ręki Polaków, zginęli ci Żydzi, którzy tu mieszkali. I chcemy wyrazić też nadzieję na przyszłość i patrzeć w przyszłość, żeby to, co było ku złemu, obrócić ku dobremu. Jesteście tu mile widziani. Jesteście mile widziani w Kielcach i w ziemi, którą wasi ojcowie nazywali Polin. Niech nasz dom będzie waszym domem.